tego, że opowiadamy o otaczającym świecie, to tak naprawdę opowiadamy o nim z perspektywy percepcji naszej, jednostkowej, ludzkiej. Więc to zanurzenie człowieka, właściwie to, że człowiek jest taką częścią, integralną właściwie częścią tego środowiska, to dla nas jest równie istotne i właściwie z tego punktu wychodzimy, czyli ten punkt widzenia, ta indywidualna, jednostkowa percepcja jest takim wspólnym mianownikiem dla tego, co pokazuje.